Siemaneczko, witam was w 93 odcinku z Seiza Game w Gothic 2 Noc Kryuka. Poprzedni odcinek zakończyłem dość nietypowo, ponieważ zaliczyłem jednego fejla i trochę lipa. Musimy teraz dokończyć zwiedzanie tego orkowego terenu, a później zobaczymy później, co z tym wszystkim zrobimy. Trzeba się uzdrowić na pewno. Kawałek minimalnie chociażby. Jeszcze łyknę sobie manę może. Łykamy oczywiście szybciora i lecimy, ponieważ tam z tego co widziałem rozgrywa się walka na starcie. A więc to nie jest fajne. Chodź. Tych tutaj muszę ściągnąć na pewno. A więc ich nimi sobie na spokojnie wystarczy, wiecie. No raz, dwa. Co dwa orki, to nie jeden. Nie no, to było dziwne. Po prostu orkowie są słabi. To chciałem powiedzieć. Zwykli oczywiście, bo elitki mogą stwarzać problemy. Mogą stanowić jeszcze jakieś tam problemy. Muszę się chyba nauczyć mistrza do łuku. Do kuszy zresztą też chcę się mistrza nauczyć, a więc to jest... O proszę, wargę prawie, no wargę prawie na dwa strzały. Chodź, chodź. Proszę cię, zabij, bezi. O jest. O proszę, jak chcesz, to potrafisz. Bezimiennym. Dobra, lecimy na pełnej, ponieważ wiadomo, rozgrywa się tam pojedynek. Ja bym jeszcze jednego szybciora łyknął. Ale dobra, już szybciorami nie będę szpamował. To nie moja walka! Wnocha! Ktoś mi tam elitę zabił. No ja tutaj nie wytrzymam, no nie wytrzymam. Ja nie wiem. I znowu nie zapisałem, tak? Kurde. To jest trudne. Dla mnie. Po prostu nie zapisuję, później mogę mieć pretensje tylko do siebie, no. No do kogo? Do orka mogę mieć pretensje. Dzień śmieciu. Dawaj, masz miksturkę, nie masz, ten ma miksturkę jedną, okej. Wargi teraz, chodź tutaj wargi. Na lajcie powinienem was ściągnąć. Dobra, jedna warga mniej. I kolejna warga załatwiona będzie, chodź, chodź. I gdzie ona spiedziela, no pogięta. Chodź tu, ja przymierz, przyceluj, o. Bezimienny, luju. Jak ty mogłeś tak nie trafić, dobra. Robimy save'a. I łykamy miksturkę. Tam z tego co widziałem, żyją, dużo ludzi żyje, a więc musimy jak najszybciej tam się dostać, a nie... Tutaj jak wcześniej zająć się z jakimś smoczym zębaczem, to jest po prostu, to było nieporozumienie. Będę zabijał te orki na szybkości. Skazanców też siekam. Bo wiadomo, nie są to dobre istoty. Cholera. Dobra. Poszukam wszystkich. Ponieważ to jest dziwne. Teraz ten mi padł. Fajet. Cholera. Dobra, ktoś musiał beknąć.
na to wygląda. Dobra, no więc trochę lipa. Nic tu straciłem, nie ma. Nie ma czego plądrować. No straciłem siły. W sumie niewielu teraz straciłem ludzi. Oprócz Fajeta, no w sumie nikogo takiego. Tych skazanców wszystkich bym obił. Jak wygląda? Jesteśmy otoczeni przez pod... Nie wiem. Tak jest. Dobra, elitka. Elitka ma miksturkę. Hej. Ciebie możemy oskubać? Dobrze już. Jest. Jest dobrze. Cholecia. Udało mi się prawie uratować wszystkich. Ja bym był w pełni zadowolony, gdyby Fajet jeszcze przeżył. Ale z Fajetem i tak nie mamy tutaj zbytnio. Nic. Może ktoś tutaj będzie miał właśnie... Co tam? Ktoś we mnie strzela? Co za druta? Obok! Ja tutaj zapiszę, ale na jakimś innym. Musimy coś wykombinować. Bo inaczej padnę. Padnę tyłpem i to nie może się tak skończyć. O, zawiesił się chyba, to jest dobrze. Ponieważ mogę się na spokojnie uzdrowić. Ja nie chcę ich bić. Bo w sumie nie mam za co, ale... ale mogą posiadać jakieś jabłuszka. Czy coś tam gówno mam. I dlatego właśnie chcę ich za to pobić. Jeszcze tutaj jesteś, okej. Okay. Kill off masz tylko. Wypiedzielaj! Teolu. Masz jabłuszko, okej. Okay. Tamten gdzie uciekł? Nie wiem, kompletnie. Ale jest nieodpowiedzialny, jak uciekł. No ponieważ takich rzeczy się nie robi. Nic tu nie ma, czego tu nie znajdę. Ty nic nie masz. Uciekł, no, uciekł. On się na mnie czaił. Zasadzał się na mnie od samego początku. Gówno mają nie jabłka. Nic tu nie ma, czego tu nie znajdę. O rany! Moja głowa! Dobra, idziemy do łyżaka. Nie ma czego tu nie znajdę. Tutaj jest na górze właśnie łyżak. I musimy go zapytać, co on odpierdziela. Ponieważ no, co on zrobił? Najlepszego. Zesłał na nas orków, zabił Fajeta, dowódcy grupy i zadowolony z tego wszystkiego. A ja tutaj jeszcze mam smoczego zębacia. Nie możemy faila powtórzyć z poprzedniego odcinka. W żadnym wypadku, bo to było po prostu dno, no kurde, brak mi słów. Hej, Krotok Jabard! Stój! Ciebie znać! Ty przyjaciel człowiek, złagodny głos. Przyjaciel, co zabić demon Kruszak. Szkoda, że okoliczności nie są bardziej sprzyjające. O mało cię nie zabiłem. Co tu robisz? Urszak idzie, żeby zobaczyć, co się stało z jego bracia. Dlaczego orkowie atakują ludzi? Urszak zawsze mówił, że ludzie nie złe. Że tam też przyjaciele. Ale szaman nie słuchać Urszak. A bracia ciągle nie lubić łyżek. Urszak nie wie. Skąd się was tu tylu wzięło? Jedne orki idą z góry, a inne ze statków. Wszystkie robią wielkie ogrodzenie. Palisada. Co się kryje za palisadą orków na wschodzie? U orków zawsze tam wojenny obóz. Palisada. Dobry nie na widać wojnę. Ilu orki. A orki bezpieczne. Co zamierzasz teraz? Urszak poczeka, aż zwiadowcy zaprowadzą go do chłopaka. Bardzo. Tak. Więc dlaczego sam? Urszak próbować i być znów wyjada szaman. Chłopak nie chciał słuchać. Zabiłem. Może... On ma miejsce. Ja go zabiłem już. Hoszpak nie żyje. Hoszpak nie żyje. Hoszpak nie żyje.
Moje serce smutne. Nie zapomnij wielki ojek, który... Rozumiem. Hoszpak? Urszak. Musi mieć swój smutek, tak. Przyjaciel, lepiej iść... Tu niebezpiecznie. Urszak, bardzo... Chwila. No to ja zabiłem. Niestety. Przykro mi, ale no musiałem. Taka była moja misja, dostałem za to doświadczenie, ale też dostałem, coś tam dostałem. O cholera, mamy tutaj smocze zębacze. Naprawdę ich mnóstwo jest tutaj, w tej górniczej dolinie. Nie żebym narzekał czy coś, ale no to jest kurde. Musimy... Wiecie co, ja podziękuję. Ja z dwoma sobie nie pojadziłem. Dobra, na obu z tym nawet nie mamy co liczyć. Koleja. Jak mnie, jak czegoś nie zrobię, to mnie zjedzą. Żywcem. Na skały. Jest, udało mi się posłać jednego do piachu. Szybko, pełnia życia. I mogę się teraz zająć tym kolejnym, chodź, chodź. Ło, matko. To jednak te pojedynki nie są na moje nerwy, ponieważ to jest... bardzo wyczerpujące pojedynki to są. No i niezbyt przyjemne. No ponieważ wiadomo, wiecują tutaj... Tu jest mnóstwo w ogóle potworków i... mnóstwo niebezpiecznych potworków. Dobra, wszystkimi się musiał zająć. Mamy tutaj tak noc, a więc przez tą noc po prostu coś połazimy, pozabijamy. Ja wiem, że w nocy nie lubicie jak chodzę, ponieważ gówno widzicie, ja zresztą też. Ale, ale czasami trzeba, czasami innego wyboru nie mam. Poszedłbym się przekimać, ale odcinek też by był krótszy, dużo rzeczy po prostu ja daję na minus. Poza tym, no kto nie lubi sobie pobiegać po lesie w Gothiku 2 nocą, no to jest po prostu mega klimatyczne jak dla mnie. Dobra, dwa posiekałem, ale za mną są jeszcze prawdopodobnie dwa. Nie ma niczego tu nie znajdę. Dokładnie nic tak. Nie ma niczego tu nie znajdę. Dobra, chodź. Jeden. Kurde, dwa znowu. No to się uzdrowię przed tym może. To się uzdrowiłem, zajebiście. Wypierdzielaj. Dobra, nie zginę. No, jako sobie pojadziłem. Było ciężko, było ciężko. Naprawdę było ciężko. Widzicie moje życie po prostu. Kurde, to zostało tego tak niewiele. Że no, zginąłbym. Jeszcze chwilka i bym zginął. Fuck. Ja pindole, tutaj ich jest... hordy, po prostu. Naprawdę, no tutaj jest ich multum. Do zabijania. Multum stworów. Ja jestem, no, zadowolony, tak jak wspomniałem, z tego, że... poszukiwacza gdzieś słyszałem. Wiem, że poszukiwacze gdzieś się kręcą w wieży Xardasa. Wypierdzielać w ogóle z tej wieży, co? W dupach się wam poprzewracało?
Jeden jest chyba na górze tej wieży, tak mi się wydaje. O, miał miksturkę przyspieszenia. Tych poszukiwaczy nie jest dużo tutaj w tym tym. W Górniczej Dolinie. Dobra, ja żądła muszę zastosować. Gdzie ja mam żądła krefie pijicy? To jest przydatne, a ciężko znaleźć. Dobra, jest. Póki jeszcze to działa w ogóle. Chlepie. No ale te bestie chyba będzie lepszy łuk. Mimo że mój bohater nie potrafi się nim posłużyć. Dobrze. Dobra. Z chlepi nie mamy i tak nic. Lecimy na górę zobaczyć. Tutaj potworki się zrespiły. Już tam słyszę jakiegoś poszukiwacza, nawet nie jednego. Prawdopodobnie na górze. Dobra, jednego posłałem do piachu. Tutaj byłem tutaj przecież. Chyba. Wydaje mi się, że byłem. Był kajudy. Elegancko. Wypierdzielaj poszukiwaczu. Ode mnie. Czego ty ode mnie chcesz? Uwziął się na mnie czy coś. I zadowolony z życia. Dobra. Może te przedmioty się pojawiły tutaj dopiero? Tak mi się wydaje. Znaczy innego wytłumaczenia nie mam. Te przedmioty raczej się tutaj nie pojawiły, ponieważ ja... wiadomo, wszystko przeszukałem tutaj w poprzednim rozdziale, dokładnie w drugim rozdziale. Okej. Okay. Poszukałem kilka smoków, dwa smoki już poszukałem. W tym odcinku planuję zabić jeszcze jednego, oczywiście jeszcze mamy tutaj do zwiedzenia troszkę tego orkowego terenu. No i w sumie Górnicza Dolina już za niedługo będzie oczyszczona cała. Jeszcze tutaj jest poszukiwać. Ani jeden jeszcze nie wyciągnął na mnie czegoś gorszego. Mówiąc czegoś gorszego, mam tutaj na myśli deszczu ognia. Ponieważ poszukiwacze mają takie coś. To jest słabe. Czy słabe? No, słabe dla mnie. Dobra. A, tędy sobie zejdziemy na spokojnie. Dobra, więc schodzimy. Jedziemy gdzieś dalej. Swoje tam i tak gadałem i nie było z nim żadnej takiej rozmowy, więc... Więc olać. Gdzie tutaj można jeszcze się wybrać? Tutaj te smocze zębacze, no tak. Trzeba się ich pozbyć. Cholera. Trzeba się ich pozbyć, ale nie tylu naraz. Z tyloma to ja sobie nawet nie poradzę. Naraz. Chwila, moment. Jest. Krytyczna sytuacja. Możemy użyć. Dobra, jest nieźle. Pokonałem te poszukiwacze, no w sumie dzięki, znaczy poszukiwacze, te smocze, zębacze, dzięki lodowej fali. Troszkę może słabe uznacie, ale po prostu skuteczne, no tak. Skuteczne, w sumie jestem wojownikiem. Ja tutaj multi postać mam w sumie, a nie mam żadnej takiej konkretnej dziedziny, bym powiedział. Tutaj natomiast jeszcze mamy jakieś bestie i mamy nie tylko tutaj jednego, mamy tutaj jednego właśnie smoczego, znaczy tam jest drugi, ale mam nadzieję, że oddzielnie właśnie będziemy
z nimi toczyć pojedynki, ponieważ wspólnie tak najazd to byłby problem. Dobra, z takimi leśnikami, to wiadomo, możemy sobie pozwolić. Ale ze smoczymi zębaczami trzeba uważać. Tak, czy ja tutaj kogoś znajdę? Jakieś ciało, szczątki, coś może. Kość szkieletu, dobiam. Tutaj raczej i tak już nic nie mamy, ale... ale zawsze można wbić. A to nic nie mamy? Mamy! Jest smoczy zębacz, który fajetownie mnie kąsnął. I no, jestem z tego powodu smutny. Dobra, tutaj nie ma nic. Zobaczymy tam na drugą stronę. Być może... o, złoty naczynie, byłka Judy, dobra. Od tego się odsuń. Ponieważ i tak tam nic nie zdziałaś. Czy ja tutaj jeszcze coś mam? Czy tutaj się coś znajduje? Jest ciemno, ultra ciemno. Ja chyba światła i tak nie posiadam w ciągu dalszym. A więc to jest lipa. Dobra, nie ma tutaj nic. Można łyknąć znowu sobie szybcioja i po prostu stąd wyjść. Gdzieś trzeba save'a zrobić w sumie. Też już troszkę nagrywam. Troszkę też gram. No i te moje błędy. Moje błędy z niezapisywaniem po prostu mogą was doprowadzić do szału. Jakbym zginął na przykład, no to by było krucho ze mną chyba. A mamy tutaj smoczego, bydlaka, chodź. Dobra, całkiem nieźle. Dobrze, jest zabity. Okej, okay, i co? Co ja tutaj jeszcze mam? Już nic nie mam? Nic tu nie ma, nie ma czego plądrować, niczego tu nie znajdę. Na to wygląda, a więc wiecie, teraz już mogę się wybrać do smoka. Jest dobrze, możecie być zadowoleni z tego, że się wybiorę do smoka, chociaż jeszcze zobaczę tutaj. W sumie tutaj jeszcze chyba nie byłem, nie sprawdzałem tej okolicy. Warto na pewno sprawdzić, obadać sytuację. Kurde, tylko że jaszczuroludzie. Z tymi jaszczuroludźmi coś będzie słabo. Ponieważ oni się odsiedlili w Koinis. To będzie po prostu latanina straszna. Ja muszę się wyposażyć w więcej mikstury szybkości. Kilka mi po prostu nie wystarczy. Musimy się wyposażyć tak, żeby starczyło do końca gierki. Tutaj nie wiem, czy nie ma przypadkiem potworka żadnego, a więc zeskoczymy. Mamy tutaj szamana. A więc dobrze, dobrze przypuszczałem. No i dobrze, że sprawdziłem w sumie. No często sobie nie sprawdzam i bym sobie pominął i co by było i bym kurde stracił. Straciłbym doświadczenie. Tam mam namiot Hoszpaka. Hoszpak nie dzieje, to słabo. Ja go zabiłem, musiałem, niestety. Mam nadzieję, że Łyszak mi nie ma tego za złe. Fuck. Czy ja tutaj coś jeszcze jest do zabicia? Coś jest? Czy nie ma? Nic. Kompletnie. Ponieważ... nie ma. Na to wygląda, przynajmniej. Nie ma czego plądrować, niczego tu nie znajdę. Trzeba zrobić tego save'a, o którym tak ciągle wspominam, a którego i tak jeszcze nie zrobiłem. Dobra. Te miksturki mi się kończą. Zostały mi tylko 4 miksturki szybkości. A więc mamy 20 minut spięta, ale wiecie co? Te miksturki się chyba wyposażymy, jak będziemy w Koinis. Tam jest gościu, tam jest magik
w klasztorze i tam on może mi stworzyć. Ja mu tam będę dawał składniki, a on w zamian mi będzie tworzył właśnie miksturki szybkości. Będzie ok. Kolejny martwy łowca. No niestety, tutaj mamy ten skarb. A do tego skarbu wybiorę się nieco później, dopiero jak złatam tego smoka. Co wam teraz chcę pokazać? Może pokażę wam demona. Jak demon sobie radzi ze smokiem, a więc chwila, moment, przygotuję sobie zwój. Tak pokazuję wam kilka metod właśnie zabijania smoków. No. Trudno uwierzyć, że nadal znajdują się ludzie gotowi poświęcić własne życie, byle tylko zobaczyć prawdziwego smoka. Nie przyszedłem tu z wizytą towarzyską. Uprzejmości musimy chwilowo odłożyć na bok. Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że zamierzasz rzucić mi wyzwanie. Skręcę ci kark, człowieczku. Nie tak szybko, przyjacielu. Mam ze sobą oko i nosa. Nie masz wyboru. Odpowiesz na moje pytania albo zdechniesz w męczarniach. Zatem pytaj, póki jeszcze możesz. Twoja władza nade mną wkrótce się skończy. Kim jesteś? Kim jesteś? Nazywam się Feomatar. To wszystko, czego się o mnie dowiesz. Dobrze. Spalę cię na popiół, gdy tylko wyrwę się spod władzy oka. Każdy smok ma miejsce, w którym przechowuje swoje skarby. Gdzie jest twój skarb? W miejscu, do którego nigdy postaram nie Postaram się o to, gdy moc oka osłabnie. Ukryłem swoje skarby wysoko na rozgrzanych skałach, gdzie nie dotrze żadna pozbawiona skrzydeł istota. Ja wyłam. Jak mogę pokonać twego pana? Mam wyskok. Mój pan jest wszechpotężny i niemal niezwyciężony. Ciota. Gdybyś okazał się wystarczająco głupi, by stawić mu czoła, czeka cię długa, powolna śmierć w okrutnych męczarniach. Nie pierwszy raz słyszę coś takiego. Niemal niezwyciężony, a więc można go pokonać. Mów więc, co muszę uczynić? Aby stawić mu czoła, musisz posiadać rzeczy, których on nigdy nie pozwoli ci. Co dokładnie? Musisz posiąść najwspanialszą zbroję, jaką widział ten świat. I założy się do ostatniego starcia. Do ostatniego starcia. Potrzebujesz oręża, który wykonano specjalnie dla ciebie. Ale najtrudniejszym do spełnienia warunkiem jest znalezienie 5 towarzyszy gotowych pójść za tobą na pewną śmierć. Dopiero 11 wola. Możesz stawić czoła mojemu panu. Dobra. Oko straciło swoją moc. Nacieszcie ostatnimi chwilami, tata. Mam już dość tej paplaniny. Demonie, zajmij się nim. Ja ci pomogę. Patrzcie, widzicie jakie obrażenia dostaję? A mój demon popatrzy tylko. Widzicie? To jest przewaga właśnie. Ja pomogę demonowi, żeby to się potoczyło dużo szybciej. Przeleciał nade mną. Nie, obejwałem demonię. 5000 ekspa, dziękuję ci. Zrobiłeś kawał dobrej roboty, ale teraz odejdź. Możesz wracać, wypierdzielaj. Dobra, powalczymy z własnym demonem. Kurde. To był męczący pojedynek. Ale musiałem zabić. Dobra, wspinamy się teraz po skałach. I tutaj gdzieś w okolicach powinien być jego skarb. To chyba nie tą skałę wybrałem, co trzeba. Dobra. Tam ma skarb. Tam dokładnie ma skarb. Dobra, więc lecimy.
Już trzy żywioły zwiedzone, zostały tylko lodowy smok. Lodowy jest najsilniejszy ze smoków, ale i tak jest słaby. No przynajmniej dla mnie. Mam tutaj skrzyneczkę, jakiś gówniany łuk, mieczyk jakiś, mnóstwo skórzanych mieszków. Nie wiem, na cholerę mi te skórzane mieszki. Wolałbym coś bardziej wartościowego. Póki co sensowne tylko miał... O, czarna juda, to się może przydać. Sensowne te miał tylko smok. Kurde, nie wiem jak on się nazywał już, ale ten kamienny. Kamienny smok miał sensowne skarby. I tylko on jedyny. Nie ma tutaj nic. Naprawdę, to jest bieda. Bieda z tym skarbem. Okej. Tak musimy się przeteleportować do zamku. Wybierzemy się teraz do tego gościa, poinformujemy wszystkich, że smoka zabiłem i tak dalej, i tak dalej. Czy zbroja jest dla mnie gotowa? Nie ma typa w ogóle, on poszedł w Kimę prawdopodobnie. Na 99%. No to ja nie, tu wpadnę, jakby będę miał pełne wyposażenie. Mam wiadomości dotyczące smoków. Mów! Ognisty smok z wulkanu na południu już nikogo nie zaatakuje. Zapomniałem naładować. Masz tu trochę pieniędzy na lepszy ekwipunek. Mhm. Czy w międzyczasie zaatakowały was smoki? Na szczęście nie. Na razie mamy spokój. Gdzie jest Jan, cholera jasna? Tego typa też nie mam. No dobrze, a więc kurde. Mogę pójść w Kimę. Mogę również właśnie pójść naładować oko i tak to zrobimy. Później nie wiem, musimy gdzieś znaleźć Jana. Naszego kowala i po prostu zobaczymy. Okej. Oko i nosa została naładowane. Jana oczywiście musimy pobić. Dlaczego? Zaraz się dowiecie, ale najpierw go musimy pobić i znaleźć. Śpij sobie tutaj, więc jest dobrze. Zbroja jest gotowa? Tak, to prawdziwy majstersztyk. Możesz ją kupić, jeśli chcesz. Dam ci specjalną cenę. 12 tysięcy. 12... Co? Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłem? Muszę jakoś zarobić na życie. Bierz albo do widzenia. Kupujemy. Chcę kupić zbroję. Sam widzisz, że warto... Dobra, dziękuję ci. Sprzedaję się jakąś broń. Robiłbym to, gdybym mógł. Ale ale mogę ci pokazać. Dobra, możesz mnie nauczyć kowalstwa. Co? Nic. Dobra, i teraz cię pobijemy. Musimy cię pobić, odebrać to złoto i w ogóle. Co my tutaj mamy? Siły... A tu? Zręczności, dobra. Zręczności możemy sobie użyć. Łuczników, dobra. Olać. Cholera jasna, gdzie jest zbroja? Jest zbroja tutaj. No, dużo lepsze jest zbroja, więc na pewno sobie wrzucimy. No i trzeba odzyskać moją kasę. Oddawaj moje złoto, bandyto. Brutal. Ma smocze łuski i ma właśnie... Dobra, wiecie co? Żeby nie było przypału... wybiorę się do Gajonda i zobaczymy. Musimy mu zabulić pewnie. Plotka nie puść. Zapłaci. Ile? 150. 150 możemy zabulić. Co to jest 150 dla mnie? Wynocha! No i co jest? Jakiś lój mnie atakuje. Wynocha! Co ja ci takiego zrobię? Dobra. Niech się wynosi, kolo. Bo ja go posiadkuję i nie będę przyjemny już. Dobra.
A póki co chyba możemy kończyć odcinek, tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem ile mam jeszcze czasu, ile mam miejsca na dysku, a więc zrobimy sobie zapis i sprawdzimy i ja wam powiem, czy będę mógł nagrywać, czy jeszcze już nie. A więc do usłyszenia, być może za chwilkę.